Panie doktorze, to może raz, a porządnie, rozwijemy mit dotyczący wyciekającego, wypływającego silikonu i ten implant przetniemy i zobaczymy, co znajduje się w środku. No, spróbujmy to spróbujmy to zrobić. Jeżeli jest gest profesjonalisty. Przecinamy implant. To cięcie jest bardzo emocjonujące. Uzyskujemy gęsty żel, który przy naciskaniu nie opuszcza implantu. I powraca ciągle do tego kształtu, który mamy. Nawet jak bardzo mocno go ściśniemy, to i tak powraca do kształtu, który mieliśmy pierwotnie i nie opuszcza implantu, co jest ważne. Nie opuszcza tej powłoki, czyli nie rozlewa się, nie będzie się przemieszczał wśród tkanek. Czyli to jest bardzo ważne o bezpieczeństwie, dlaczego też te implanty mają gwarancję dożywotnią.